Witam Państwa na kanale Przepowiednie i Prorocy. Dzisiaj opowiem Państwu o naturze Evolo, analfabetce rozsławionej w całym świecie chrześcijańskim. Trudno znaleźć na mapie miejscowość Paravati. To przysłowiowa dziura we włoskim regionie Kalabria. Nikt by o niej nie słyszał, nawet w samych Włoszech, gdyby nie była miejscem urodzin, działalności i śmierci natuzy Evolo. Analfabetki, która uznawana jest za jedną z największych mistyczek naszych czasów. Niektórzy nazywają ją żartobliwie ojcem Pio w spódnicy. Ludzie przyjeżdżali tu z całego kraju i z zagranicy, by prosić ją o pomoc, modlitwę, radę. Ocenia się, że w ciągu ponad 60 lat natuza spotkała się z kilkoma milionami ludzi. Była szczególnym znakiem obecności Chrystusa i Jego zatroskania o zbawienie każdego człowieka. 23 sierpnia 1924 roku w miasteczku Paravati w Kalabrii 19-letnia Filomena Maria Angela Evolo urodziła swoje pierwsze dziecko, dziewczynkę, której nadano imię Natuza. Miesiąc przed jej narodzinami jej ojciec, Fortunato Evolo, wyjechał do Argentyny w poszukiwaniu pracy i przestał się kontaktować z rodziną. W przeciągu kolejnych 7 lat mama Natuzy urodziła jeszcze 5 synów – Dominika, Antoniego, Franciszka, Wincentego i Pasquale. Nie wiadomo, kto był ich ojcem, ale wszyscy otrzymali nazwisko Evolo. Mieszkańcy Paravati mieli temat do złośliwych plotek i pełnych pogardy komentarzy o Marii Angeli i jej dzieciach, które nazywali bękartami. Natuza wychowywała się w wyjątkowo trudnych warunkach i w wielkiej biedzie. Już jako 5-letnie dziecko chodziła do piekarni i w milczeniu czekała, wzbudzając litość, a kiedy otrzymała kilka bułek, natychmiast niosła je do swoich głodnych braci. Z powodu braku pieniędzy Natuza nie mogła pójść do szkoły i dlatego przez całe życie pozostała analfabetką. Pomimo skrajnej nędzy była dzieckiem radosnym, zatroskanym o swoich braci i rówieśników z Paravati. W obliczu różnych trudności, kłopotów nigdy się nie zniechęcała i nie upadała na duchu, ale z jeszcze większą energią je przezwyciężała, otwierając się na innych i niosąc im pomoc. Była dzieckiem pogodnym, choć równocześnie naznaczonym cierpieniem spowodowanym wielką biedą i moralnym zagubieniem swojej mamy. Natuza gorąco prosiła Matkę Najświętszą o jej nawrócenie. Już w wieku 6 lat dziewczynka otrzymała wyjątkowy dar widzenia Pana Jezusa, Matki Bożej, aniołów i świętych. Kiedy po raz pierwszy pokazała jej się Matka Boża, Natuza nie wiedziała, kim ona jest. Zachowywała to wszystko w tajemnicy, gdyż tak jej poradził miejscowy proboszcz. W 1934 roku Maria Angela, mama Natuzy, została skazana na więzienie za kradzież kury, którą zabiła i potem ugotowała dla swoich wygłodniałych dzieci. Kiedy kobieta przebywała w więzieniu, właścicielka mieszkania bez litości wyrzuciła rodzeństwo na bruk, gdyż nie zapłacono jej czynszu. Natuza razem z braćmi znalazła się na ulicy. Dzieci musiały nocować pod schodami. To były bardzo bolesne dni dla Natuzy, która z wielką ufnością błagała wówczas o pomoc Matkę Bożą. Pewnego razu podczas modlitwy usłyszała głos: odwagi, teraz znajdę dla was mieszkanie. Rzeczywiście, kilka dni później znalazło się dla sierot jedno z nowo wybudowanych mieszkań komunalnych. Kiedy rodzeństwo się tam wprowadziło, na Tuzie objawił się święty Franciszek di Paola, który powiedział dziewczynce, że wkrótce jej mama wróci do domu, a ona sama będzie mogła pomagać rodzinie. Po 3 dniach od tego objawienia Maria Angela faktycznie została zwolniona z więzienia i wróciła do domu.
Natuzie natomiast zaproponowano pracę służącej w domu adwokata nazwiskiem Kokola. Odtąd każdego miesiąca Natuza mogła wspierać swoją rodzinę skromną pensją. W tym okresie Natuza często prowadzi rozmowy z Panem Jezusem i Matką Bożą oraz nosi w swoim ciele niewidzialne stygmaty, które zadają jej wielkie cierpienie w każdy piątek oraz w okresie Wielkiego Postu. Późnym latem 1939 roku Natuza otrzymuje od Pana Boga dar spotkania się z ludźmi zmarłymi. Początkowo było jej trudno odróżnić ich od ludzi żyjących na ziemi. Dopiero później oswoiła się z ich obecnością i przestała się ich bać. Traktowała ich jak osoby bliskie i zaprzyjaźnione. Pan Bóg pozwalał tym zmarłym, aby poprzez Natuzę przekazywali swoim krewnym, że istnieje życie po śmierci, że jest niebo, czyściec oraz piekło. Wzywali do nawrócenia i życia zgodnego z nauką Kościoła katolickiego, do codziennej wytrwałej modlitwy oraz do regularnego przystępowania do sakramentów pokuty i Eucharystii. Pierwszymi adresatami tych orędzi było małżeństwo Silvia i Albi Colocco, u których Natuza pracowała. Początkowo oboje małżonkowie mieli wątpliwości i nie dowierzali dziewczynie, ponieważ tajemnicze zjawiska pojawiały się u niej każdego dnia. W końcu postanowili poinformować o wszystkim władze kościelne, które zadecydowały, że trzeba 15-letnią Natuzę poddać egzorcyzmom. Było to dla niej bolesne upokorzenie, lecz przyjęła je z uległością i pokorą. Podczas egzorcyzmów powiedziała do kapłanów: módlcie się, aby Bóg wyzwolił mnie od demonów, ale tutaj ich nie ma. Są natomiast liczni aniołowie. Egzorcyzmy wykazały ponad wszelką wątpliwość, że Natuza nie jest pod wpływem duchów nieczystych. Kiedy po tym doświadczeniu dziewczyna wracała wieczorem do domu, spotkała na drodze zakonnika w habicie dominikańskim, który udzielił jej błogosławieństwa, mówiąc, że jest świętym Tomaszem z Akwinu. Powiedział jej też, że od dzisiaj już codziennie w dzień i w nocy będzie spotykała się z duszami czyśćcowymi. Błogosławieństwo świętego Tomasza z Akwinu utwierdziło Natuzę w przekonaniu, że spotkania ze zmarłymi pochodzą z inicjatywy i woli samego Boga. W niedługim czasie lokalne władze kościelne uznały ich autentyczność. W 1938 roku pojawił się dziwny fenomen. Z tych miejsc na ciele Natuzy, w których Jezus miał rany, zaczęła obficie wypływać krew. Badania lekarskie dziewczyny wykazały, że jest ona zdrowa i nie ma żadnych ran, a pomimo tego przez jej skórę wypływa krew. Na bandażach i chusteczkach, którymi wycierano krew Natuzy, pojawiały się wizerunki Jezusa, Maryi, świętych, a także napisy z modlitwami po łacinie, francusku, angielsku, niemiecku, grecku i aramejsku, a więc w językach, których dziewczyna w ogóle nie rozumiała. Te dziwne zjawiska zostały po raz pierwszy naukowo udokumentowane przez lekarzy w 1939 roku. Doktor Domenico Nacali po przyłożeniu i zdjęciu opatrunku Natuzy był świadkiem powstania na nim tekstu modlitwy do dziesiątka Jezus. Kiedy przyłożył następny opatrunek na ranę dziewczyny, powstał na nim dalszy ciąg tekstu tej samej modlitwy. Zdumienie lekarzy było ogromne, tym bardziej, że sami zakładali opatrunki i dopilnowali tego, aby nikt nie mógł na nich nic napisać. Bandaże z napisami i świętymi symbolami zachowały się do dnia dzisiejszego. Natuza za wszelką cenę chciała ukryć przed innymi ludźmi fakt swoich tajemniczych krwotoków. Okazało się to jednak niemożliwe. Krwotoki i napisy pojawiały się niezależnie od jej woli. W 1939 roku zaczęło się mówić o przypadkach bilokacji Natuzy.
Poprzez bilokację dziewczyna odwiedzała różne osoby, które potrzebowały duchowej pomocy. Często pojawiała się w towarzystwie aniołów lub osób zmarłych. Wiadomość o tych wszystkich nadzwyczajnych charyzmatach Natuzy Evolo szybko rozeszła się wśród ludzi. Zaczęli do niej przybywać nie tylko ludzie świeccy, ale również osoby zakonne, księża i biskupi. Kuria biskupa dyskretnie obserwowała Natuzę. Do tego celu został wydelegowany proboszcz katedry w Mileto, ksiądz Pitito, który przeprowadził z dziewczyną wiele rozmów, opisywał różne nadzwyczajne wydarzenia z jej życia, dołączając dokumentację medyczną. Badania lekarskie wykonane pod kierunkiem doktora Giuseppe Nacariego wykluczyły możliwość, że krwotoki u Natuzy mają podłoże histeryczne. Również psychiatrzy stwierdzili, że dziewczyna ma zdrową psychikę i że wszystko wskazuje na wiarygodność jej nadprzyrodzonych wizji, ekstaz oraz rozmów ze zmarłymi. Władze kościelne skłaniały się do przekonania, że to, co dzieje się z Natuzą, jest wynikiem Bożego działania, a nie ingerencji duchów nieczystych. W grudniu 1939 roku Paolo Albera, biskup diecezji Mileto, poprosił o opinię w sprawie Natuzy słynnego konwertytę, doktora Agostina Gamellego, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie. Tego samego, który uznał, że stygmaty świętego ojca Pio miały charakter psychopatologiczny i histeryczny. W odpowiedzi dr Gemelli zakwestionował dotychczasowe badania medyczne wykonane u Natuzy. Poddał ostrej krytyce doktora Nacariego i na koniec stwierdził, że jego zdaniem te wszystkie nadzwyczajne zjawiska są wynikiem histerii. Radził, aby władze kościelne przestały się nimi zajmować, a wtedy wszystko się szybko wyciszy i ustanie. Biskup Albera zastosował się do sugestii doktora Gemellego. Jednak mimo to u Natuzy nic się nie wyciszyło i nic nie ustało. Doktor Nacari pod presją krytyki ze strony doktora Gemellego zmienił swoje nastawienie do Natuzy. Przychylając się do opinii słynnego profesora, że te nadzwyczajne zjawiska, które się dzieją wokół niej, mają podłoże histeryczne. 29 czerwca 1940 roku biskup Albera udzielał w Parawatti sakramentu bierzmowania. Kiedy namaszczał olejem czoło Natuzy, dziewczyna nagle poczuła na plecach przejmujący ból. Po chwili okazało się, że pojawiła się tam duża krwawiąca rana w kształcie krzyża, która na oczach wszystkich obecnych odbiła się na białej koszuli dziewczyny. W ten sposób Pan Jezus stopniowo wprowadzał Natuzę w tajemnicę współuczestniczenia w swoim cierpieniu za zbawienie wszystkich ludzi. W 1967 roku tak Jezus mówił do Natuzy. Zapytałem Cię w 1938 roku, czy mogę oprzeć się na Tobie jednym palcem. Odpowiedziałaś tak. Innym razem w 1944 roku pytałem, czy mogę oprzeć się na Tobie jedną ręką. Odpowiedziałaś tak. W 1966 roku zapytałem, czy mogę oprzeć się na Tobie moimi ramionami. I wtedy z radością odpowiedziałaś tak, kochaj mnie i prowadź swoimi krzyżami. Kilka dni po bierzmowaniu objawiła się Natuzy Matka Boża, która oznajmiła jej, że 26 lipca 1940 roku doświadczy pozornej śmierci. Natuza nie wiedziała, co to znaczy pozorna śmierć i zrozumiała, że umrze 26 lipca. Wiadomość ta lotem błyskawicy rozeszła się w całej Italii, wzbudzając wielkie zainteresowanie wśród dziennikarzy. W dzień zapowiedzianej śmierci Natuzy przed domem państwa Koloków zebrały się tłumy ludzi, przyszli m.in. dziennikarze największych gazet, a także lekarze gotowi nieść medyczną pomoc. Pod wieczór 26 lipca
Natuza wpadła w odrętwienie. Straciła całkowicie kontakt ze światem zewnętrznym, a jej ciało się usztywniło. Był to letarg, który trwał przez 7 godzin. Lekarze dawali dziewczynie różne zastrzyki, aby ją przebudzić, ale nic nie skutkowało. Po 7 godzinach Natuza nagle wróciła do normalności, tak jakby nic się nie stało. Podczas tych 7 godzin swojej pozornej śmierci Natuza zobaczyła w wizji m.in. kościół i towarzyszące mu obiekty, które w przyszłości miały być wybudowane w Paravati. Zebrani ludzie byli zawiedzeni, że przepowiednia się nie spełniła i zaczęli wątpić w to wszystko, co mówiła Natuza. Po tym wydarzeniu biskup zalecił natychmiastową kurację Natuzy w szpitalu psychiatrycznym w Reggio di Calabria. Tak latem 2009 roku dziewczyna wspominała swój pobyt w szpitalu. Posłali mnie do domu wariatów. Mówili mi, że jestem obłąkaną histeryczką i że muszę poddać się kuracji. Pojechałam tam z podniesioną głową. Uznałam to za wolę Bożą, gdyż również tam mogłam pomagać wszystkim, którzy tego potrzebowali, służąc im w tamtym miejscu. Podczas pobytu w szpitalu jedyną pociechą dla Natuzy były objawienia Matki Bożej, która koiła jej ból. Maryja mówiła jej, że jest dzieckiem Bożym i prosiła, aby przestała płakać, gdyż wybrała posłuszeństwo Bogu, godząc się z decyzją biskupa. Podczas 2-miesięcznego pobytu w szpitalu psychiatrycznym Natuza rozmawiała z chorymi, modliła się z nimi i za nich, pocieszała ich, mówiąc im o Bogu i o Jego nieskończonym miłosierdziu. Mówiła, w każdym chorym trzeba widzieć Jezusa i trzeba Go kochać, tak jakby był to Jezus we własnej osobie. W szpitalu Natuza miała częste wizyty dusz czyśćcowych, w dzień i w nocy. Przeżywała także mistyczne ekstazy. Lekarze byli zdumieni pojawiającymi się u niej krwotokami wprost ze zdrowej skóry. Podczas wycierania jej krwi na chusteczkach i bandażach pojawiały się święte symbole, napisy lub teksty modlitw. Dyrektor szpitala poddał Natuzę testowi Rorschacha, służącemu do diagnozowania psychicznych anomalii. Wyniki testu nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do tego, że Natuza nie ma żadnych oznak choroby psychicznej. Stwierdzono, że wykluczona jest autosugestia, a zjawiska, które zaobserwowano u dziewczyny, nie da się wyjaśnić na obecnym poziomie wiedzy. Wyrażono tylko nadzieję, że jedynie parapsychologia może dać jakąś odpowiedź. Dyrektor szpitala był przekonany, że najlepszym lekarstwem dla Natuzy byłoby zamążpójście, rodzenie oraz wychowywanie dzieci. Natuza jednak była tak zakochana w Jezusie, że w ogóle nie myślała o małżeństwie. Tak mówiła do ojca Kordiana w 2001 roku. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Jezusa, byłam malutka i zakochałam się w Nim. Dlatego mówiłam: nigdy nie wyjdę za mąż. Pragnę zostać siostrą zakonną. Dzisiaj jeszcze jestem bardziej w Nim zakochana. Natuza zwróciła się do sióstr pracujących w szpitalu, aby przyjęły ją do swojej wspólnoty. Zakonnice nie zgodziły się jednak przyjąć analfabetki. Przez 2 miesiące pobytu w szpitalu wykonano u Natuzy wszystkie możliwe badania i nie było powodu, aby ją dłużej hospitalizować. Dziewczyna wróciła do domu przed świętami Bożego Narodzenia. Najważniejszym zaleceniem lekarskim było jak najszybsze wydanie Natuzy za mąż. Po wypisaniu dziewczyny ze szpitala Giuseppina i Antonio, jej dziadkowie ze strony mamy, przyjęli ją do swojego domu z wielką miłością. Natuza była jedną z najładniejszych dziewcząt w Parvati i zaczęli się nią interesować miejscowi młodzieńcy, a w sposób szczególny Pasquale Nicole. Wszyscy, w tym także ksiądz proboszcz, namawiali Natuzę, aby wyszła za niego za mąż.
Dziewczyna z całą pewnością nie dałaby się przekonać co do tego, gdyby nie otrzymała bezpośredniej wskazówki od Jezusa i Maryi, ażeby przyjęła sakrament małżeństwa oraz aby uczyła się być kochającą żoną i matką. Zaręczyny Natuzy z Pasquale dokonały się w obecności księdza proboszcza. Ponieważ trwała wojna światowa, Pasquale został wcielony do wojska i wysłany na front. Władze kościelne podjęły decyzję o przyspieszeniu ślubu, który został zawarty w katedrze w Mileto 14 sierpnia 1943 roku per procura, czyli pod nieobecność pana młodego. Kiedy Pasquale wrócił 14 stycznia 1944 roku, wspólnie z Natuzą otrzymali od proboszcza błogosławieństwo małżeńskie i zamieszkali razem w bardzo biednym mieszkanku w centrum Paravatti. Pasquale był cieślą. Wbrew przewidywaniom lekarzy po ślubie u panny młodej nie ustały mistyczne stany. W dalszym ciągu pojawiały się u Natuzy tajemnicze krwotoki, stygmaty. Nadal miała objawienia Jezusa i Maryi oraz spotkania z duszami czyśćcowymi. Do jej mieszkania nieustannie przychodzili ludzie z prośbą o modlitwę. Tak Natuza w 1989 roku wspomina ten okres. Zawsze z pomocą przychodzi mi Jezus. Potrafię zawsze pogodzić to, co muszę zrobić dla rodziny, z tym, co powinnam uczynić dla ludzi. Wstaję wcześniej każdego dnia, idę spać późno. Zawsze wykonuję wszystkie domowe sprawy. Nigdy nie zostawiłam dzieci bez nakarmienia lub bez wyprasowania ich koszul. Kiedy wyszłam za mąż, mieszkałam w ubogim i brzydkim domu. Sąsiedzi mi mówili: Natuza, czy potrzebujesz umeblowanie? A ja: mam pełną kasę, a mieliśmy tylko 3 prześcieradła. Byłam zadowolona i dziękowałam Panu, myślałam: ja mam przynajmniej 3 prześcieradła, a są tacy, którzy nawet nie mają łóżka do spania. Trzeba zawsze być zadowolonym, ponieważ wszystko jest darem i łaską. Po 3 dniach pożycia małżeńskiego, 17 stycznia 1944 roku, Natuzę nawiedzają wątpliwości, czy jej małżeństwo, przeżywane w całej swojej pełni, było rzeczywiście zgodne z wolą Jezusa. W pewnym momencie cała izba została napełniona niebieskim światłem i pojawiła się Matka Boża. Natuza przeprosiła z płaczem, że przyjmuje ją w tak brzydkim mieszkaniu. Wtedy Maryja powiedziała, aby się nie przejmowała, ponieważ powstanie nowy dom, który będzie się nazywał Niepokalane Serce Maryi, Schronienie Dusz. W ten sposób Matka Boża przepowiedziała młodej mężatce powstanie nowego kościoła oraz ośrodka kultu maryjnego w Paravatti, tego samego, który pokazała jej w najdrobniejszych detalach w wizji podczas jej pozornej śmierci 26 lipca 1940 roku. Sanktuarium to ma być schronieniem dla wszystkich grzeszników, również dla dusz czyśćcowych, ponieważ ludzkie dusze nigdy nie umierają. Matka Boża prosiła Natuzę, aby na razie nikomu nie mówiła o tym planie. Do czasu, kiedy otrzyma wyraźne polecenie. Stało się to 40 lat później. Wtedy to po rozmowie Natuzy z proboszczem powstało Stowarzyszenie Niepokalanego Serca Maryi Schronienia Dusz, które następnie zostało przekształcone w fundację. 17 stycznia 1944 roku objawił się Natuzie również Jezus z apostołem Janem, który nic nie mówił, tylko się uśmiechał. Natuza ze łzami w oczach żaliła się Jezusowi, że od chwili ślubu nie czuje się godna Jego miłości. Zawsze Ciebie kocham, odpowiedział Jezus. I jeszcze bardziej wtedy, gdy gorliwie wypełniasz swoje obowiązki żony i matki. Na koniec Pan Jezus dodał: daję Ci świeże, pachnące kwiaty i biada Ci, jeżeli nie będziesz ich strzegła. Dopiero po 3 dniach Matka Boża wyjaśniła Natuzie, że kwiaty, o których mówił Jezus,
To są ludzie, którzy będą do niej przychodzić, a jej zadaniem jest, aby prowadzić ich do nawrócenia. Podczas objawienia 17 stycznia 1944 roku w promieniu 100 metrów od tego miejsca słychać było tak przepiękny śpiew chóru, że wszyscy mieszkańcy oraz przechodnie słuchali go z zachwytem i wielkim skupieniem. Był to czytelny znak dla mieszkańców, że Natuza została wybrana przez Boga do wypełnienia ważnej misji. Od tamtego czasu za każdym razem, kiedy Natuza przeżywała stany mistyczne, zgromadzeni w jej mieszkaniu ludzie słyszeli ten wspaniały śpiew wydobywający się z piersi mistyczki, będącej w stanie ekstazy. Do mieszkania Ewolów zaczęły przychodzić tłumy ludzi, którzy prosili Natuzę o radę, o modlitwę, o informacje o zmarłych, o poległych lub zaginionych żołnierzach. Natuza przyjmowała przybyłych i odpowiadała im na ich pytania, wykazując ponadnaturalną znajomość wszystkich ich spraw. Ze szczerością mówiła, że nic innego nie czyni, jak tylko głośno powtarza to, co mówią jej aniołowie tych ludzi. Natuza widziała zmarłych, którzy towarzyszyli osobom przychodzącym do niej z prośbą o pomoc. Na początku nie rozróżniała ludzi żyjących i zmarłych i dlatego pytała każdego, czy jest zmarłym, czy nie. Pan Bóg udzielił Natuzie daru widzenia aniołów w pięknym, jaśniejącym jakby ludzkim ciele. Aniołowie to czysto duchowe istoty, których zadaniem jest towarzyszenie każdej ludzkiej osobie, pomaganie jej w pokonywaniu pokus, przeprowadzanie jej przez trudne doświadczenia w czasie ziemskiego życia oraz umacnianie jej w czasie czyśćcowych cierpień. Anioł opuszcza po śmierci tylko tych ludzi, którzy swoimi grzechami skazali siebie na wieczność piekła. Podczas jednego ze spotkań ze swoim aniołem stróżem Natuza wyraziła żal, że nie jest w stanie pomagać materialnie biednym, ponieważ sama żyje w wielkim ubóstwie. W odpowiedzi usłyszała słowa: lepiej jest być ubogim w dobrach ziemskich, aniżeli biednym na duszy i wierze. Najlepszą pomoc przyniesiesz ludziom, gdy będziesz się za nich modliła. Modlitwa za innych jest największym wyrazem miłości. Anioł stróż przekazał nam przez Natuzę bardzo ważne orędzie. Nie ma piękniejszej rzeczy na ziemi od miłowania Boga całym swoim sercem. W chwili śmierci największy wyrzut sumienia stanowić będzie fakt, że nie staliśmy się święci. Minuta po minucie czyńcie wszystko dla miłości i stawajcie się świętymi. Wszyscy, którzy spotkali się z Natuzą, także ci, którzy przychodzili ze zwykłej ciekawości, odczuwali silne wezwanie do życia mocną, bezkompromisową wiarą, która ma się wyrażać w wytrwałej codziennej modlitwie. W miarę upływu czasu władze kościelne zaczęły łagodzić swoje stanowisko w stosunku do Natuzy. Nowy biskup, Enrico Nicodemo, wychodził z założenia, że trzeba cierpliwie czekać i nie wydawać przedwczesnych, definitywnych opinii. Wielu księży zmieniło radykalnie swoją opinię o Natuzie, przechodząc od totalnego sceptycyzmu do podziwu dla jej pokory, głębi i prostoty wiary oraz do akceptacji jej nadprzyrodzonych darów. Przy boku przychodzącej do niej każdej osoby Natuza widziała anioła w postaci prześlicznego dziecka. Zawsze ono było po prawej stronie ludzi świeckich i po lewej kapłanów. W ten sposób Natuza natychmiast rozpoznawała księży, którzy przychodzili się ukryć i odwiedzali ją bez kapłańskiego stroju. Z ciała Natuzy promieniował przepiękny zapach kwiatów, tak jak to miało miejsce w przypadku świętego ojca Pio. Ten zapach wydobywał się również z różańców, krzyży oraz świętych obrazów, których dotknęła. Tysiące osób doświadczało tego zapachu również w bardzo odległych miejscach. Był to dla nich znak duchowej obecności Natuzy. Ten cudowny zapach był specjalnym znakiem danym jej przez Boga i świadczącym o jej świętości. Matka Boża w jednym ze swoich objawień powiedziała do Natuzy:
Zbawiciel zlecił ci do wypełnienia bardzo ważne, bolesne i trudne zadanie. Nie zniechęcaj się. On sam cię wspomaga i towarzyszy ci. Przez swoje cierpienia zbawisz wiele dusz. Na swoim ciele Natuza nosiła stygmaty, rany, które zadano Jezusowi podczas jego męki. Całe jej życie naznaczone było wielkim cierpieniem. Dzięki jej modlitwie setki tysięcy ludzi doznało szczególnych łask, duchowego odrodzenia, nawrócenia, uzdrowienia z różnych nieuleczalnych chorób. O wielkiej pokorze Natuzy świadczą jej czyny i słowa. Tak Natuza mówiła o sobie. Jestem niczym, jestem ziemskim robakiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie jestem ani jasnowidzem, ani nie czynię cudów. Ja się tylko modlę, a Jezus czyni cuda. Pan Jezus i Matka Boża dają mi siłę, abym przekazywała ludziom wiele radości i pogody ducha. Tym wysoko postawionym i tym prostym, wszystkim bez wyjątku. Innym razem mówiła: jestem przyzwyczajona do spotkań ze zmarłymi już od dzieciństwa. Stało się to po raz pierwszy, gdy miałam 10 lat. Jest to dla mnie tak samo oczywiste, jak widok ludzi żyjących. Co więcej, jestem ze zmarłymi w większej zażyłości, aniżeli z żywymi. Tylko w piątki w Wielkim Poście ich nie widzę, a w pozostałe dni zawsze ich spotykam. Świętych widzę czasami, nie zawsze. Matka Boża i Jezus objawiają mi się w okresie Wielkiego Postu oraz w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Jezus i Maria mówią mi, że powinniśmy być dobrzy, pokorni i miłosierni, że świat nie jest światłem, lecz ciemnością. Jezus cierpi, ponieważ cały świat odnawia Jego ukrzyżowanie. Matka Boża mówi nam, że powinniśmy dużo się modlić, odmawiać różaniec. Poznaję różne sytuacje dzięki moim informatorom, którymi są aniołowie. Widzę ich, jakby byli 10-letnimi dziećmi, bez skrzydeł, a więc nie tak jak przedstawiani są na obrazach, lecz jako piękne, jaśniejące światłem dzieci, które zawsze udzielają dobrych rad. Każdy z nas ma obok siebie swojego anioła stróża. Widzę ich obok osób żyjących, a nie obok zmarłych. Aniołowie sugerują wiele rzeczy osobom żyjącym na ziemi. Widzę, jako aniołowie stoją po prawej stronie ludzi świeckich, a po lewej u księży. Czasami się zdarza, że kapłan przychodzi do mnie ubrany po świecku. Od razu wiem, że jest księdzem, ponieważ widzę jego anioła stróża po lewej stronie. Całuję jego rękę, a on mi mówi: jak się dowiedzieliście? Odpowiadam: widzę po waszej lewej stronie anioła stróża. Jesienią 1944 roku Natuza odkrywa, że jest w stanie błogosławionym. Wspólnie z mężem z radością oczekują narodzenia swojego pierwszego dziecka. 14 czerwca 1945 roku rodzi się im syn Salvatore. Niedługo potem przeprowadzają się do trochę większego domu. Natuza z wielką miłością troszczy się o swojego męża i pierworodnego syna. W dalszym ciągu doświadcza mistycznych stanów. Spotyka się ze zmarłymi. Objawiają się jej Pan Jezus oraz Matka Boża. A w Wielkim Poście otwierają się jej krwawiące rany, stygmaty, które świadczą o jej współcierpieniu z Chrystusem. Pragnie to wszystko utrzymać w ukryciu i w tajemnicy, co jednak okazuje się niemożliwe. Każdego dnia do jej ubogiego domu nieustannie pukali ludzie, którzy przyjeżdżali z różnych zakątków Italii, a także z zagranicy. Wszyscy, którzy spotkali się z Natuzą, odczuwali bliskość niewidzialnego Boga oraz wielką potrzebę nawrócenia, pogłębienia swojej wiary i nawiązania osobistego kontaktu z Chrystusem. W lutym 1948 roku lekarz Silvio Scutieri odwiedził swoich przyjaciół w Rzymie. Wśród zaproszonych gości był także dziennikarz pracujący w dzienniku La Tribuna. Na spotkaniu dr Scutieri z wielkim entuzjazmem opowiadał o młodej mistyczce,
naturze Evola, o jej nadprzyrodzonych darach. Dziennikarz La Tribune spisał te wszystkie informacje i następnie opublikował sensacyjny artykuł w swojej gazecie. W krótkim czasie wszystkie największe dzienniki włoskie, takie jak m.in. Corriere della Sera czy Il Giornale d'Italia, rozpisały się na temat natuzy Evola. Ponadto w środkach masowego przekazu we Włoszech odbyła się ożywiona debata lekarzy, psychologów, psychiatrów oraz innych ekspertów próbujących wyjaśnić nadzwyczajne zjawiska związane z tą młodą mistyczką. W ten sposób natuza stała się znana w całych Włoszech. Dla niej i dla jej męża rozpoczął się wtedy bardzo trudny czas z powodu tłumów ludzi, którzy każdego dnia gromadzili się przed ich skromnym mieszkaniem, aby spotkać się z natuzą. Przyjeżdżali tam dziennikarze i fotografowie z różnych redakcji, a także przedstawiciele Watykanu, oczywiście incognito. Ekipy naukowców i lekarzy przeprowadziły najróżniejsze badania kliniczne natuzy. Ich wyniki jednoznacznie wskazywały, że u mistyczki nie występuje żadna psychiczna ani nerwowa choroba. Natuza przyjmowała ludzi we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem piątku oraz w okresie Wielkiego Postu, kiedy to nosiła na swoim ciele krwawiące rany, stygmaty, oraz uczestniczyła w męce i śmierci Chrystusa. Sądzi się, że w okresie od 1943 roku do 1970 roku przez skromne mieszkanie Evolów przewinęło się około miliona ludzi. Były dni, kiedy przybywało tam nawet do 400 osób. Wielu ludzi mówiło o spotkaniach z natuzą w miejscach, w których mogła się ona znaleźć tylko dzięki darowi bilokacji. Największym pragnieniem mistyczki było to, aby wszyscy kochali Jezusa. To sam Bóg przez nią przemawiał i wzywał ludzi do nawrócenia. Każdy, kto spotkał natuzę, doświadczał jej wielkiej prostoty i pokory. Chociaż była osobą bardzo ubogą, od nikogo nie przyjmowała żadnych pieniędzy ani podarków. Była całkowicie oddana w służbie ludziom, ale nigdy nie zaniedbywała swoich obowiązków względem męża ani w wychowaniu pięciorga swoich dzieci. 27 listopada 1947 roku natuza urodziła drugiego syna Antoniego, a 29 maja 1950 roku dziewczynkę Annę Marię. Po jej urodzeniu mistyczka z mężem i dziećmi przenoszą się do nieco większego mieszkania. Pewne majętne małżeństwo po pierwszym spotkaniu z natuzą wykupiło w jej sąsiedztwie dom i wybudowało prywatną kaplicę, aby ludzie oczekujący na spotkanie ze stygmatyczką mieli gdzie się modlić. Kiedy natuza urodziła trzecie dziecko, lekarze stwierdzili, że już nie będzie mogła mieć więcej potomstwa. Dla Boga jednak nie ma nic niemożliwego. Wbrew lekarzom, natuza poczęła i urodziła w 1954 roku córkę Angelę, a w 1956 roku syna Francesca. Redemptorysta ojciec Vincenzo w jednej z radiowych audycji w 1982 roku tak mówił o włoskiej mistyczce. Kiedy ją spotkałem, czułem, że ma duszę wypełnioną Bogiem. Nie trzeba się dziwić, że ta obfitość łaski Bożej objawia się w nadzwyczajnych znakach. Są to znaki, które Chrystus daje duszom ściśle z Nim zjednoczonym, aby te znaki służyły apostołowaniu, aby ludzie, którzy do niej przychodzą, otrzymywali w swoim sercu poznanie Chrystusa. W osobie tej kobiety jaśnieje światło Chrystusa. Nie tylko w sposobie mówienia, ale także w jej codziennym życiu, w pracach domowych od rana do wieczora, gdy opiekuje się dziećmi, swoim mężem. Nosi ona w sobie zawsze obraz Jezusa, także każdy jej gest i ruch przedstawia gest i ruch Jezusa. Natuza była pełna ofiarnej miłości, najpierw dla męża i dzieci, a także dla wszystkich ludzi.
Jej miłość bliźniego wyrażała się w heroicznym zaangażowaniu, w niesienie pomocy ludziom potrzebującym duchowego wsparcia, poznania woli Boga i nawrócenia. Mistyczka miała szczególny dar od Boga, gdyż każdy, kto do niej przychodził, odczuwał, że jest kochany w sposób jedyny i niepowtarzalny. Miała też charyzmat przyjmowania na siebie cierpień ludzi, którym wypraszała różne łaski u Boga. Natuza powstrzymywała się od krytyki i wszelkich negatywnych ocen. Powtarzała: dusza nie osądza duszy. Natuza nieustannie zachęcała odwiedzających ją ludzi do częstego zwracania się o pomoc do swojego anioła stróża, do zawierzania siebie Jezusowi przez Maryję. Pewnego dnia jej anioł stróż nauczył ją następującej modlitwy: Dziewico Maryjo, ucieczko mojego serca, spraw, abym zawsze karmiła się niepokalanym sercem Zbawiciela za nawracanie grzeszników. Następnie wyjaśnił jej, co to znaczy, że dusza ludzka, która jest całkowicie oddana Jezusowi, daje mu schronienie. Wielu ludzi walczy z Bogiem, wyjaśniał anioł stróż, a przez to wyrządza wiele zła w świecie, dlatego Jezus w swoim nieskończonym miłosierdziu chroni się w całkowicie mu oddanych czystych ludzkich sercach. Aby prawdę uczynić widzialną i w ten sposób wzywać do nawrócenia. Wtedy każdy, kto widzi, nie może negować tego, co widzi. Niestety, tak jak wcielone słowo nie zostało przez wielu rozpoznane, kiedy przyszło na świat, również dzisiaj wielu nie ma dobrej woli i nie chce rozpoznać Chrystusa działającego w Kościele i ukrytego w czystych ludzkich sercach. Całą tajemnicę swojego serca Natuza otwiera tylko przed swoim spowiednikiem, księdzem Capelupą oraz ze swym kierownikiem duchowym, księdzem Tomasellim. Ksiądz Capelupo od 1946 roku dokładnie notował wszystkie nadprzyrodzone objawienia, wizje i orędzia, które Natuza mu opisywała. Pewnego razu mistyczka zapytała się Matki Bożej, kiedy się zakończą różne nieszczęścia, które nawiedzają ludzkość. W odpowiedzi usłyszała, że nastąpi to wtedy, gdy ludzie się nawrócą. Wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. Trwa w niewoli grzechów i w ten sposób ponawia ukrzyżowanie Jezusa. Matka Boża prosiła o wytrwałą modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników. A jeżeli będziemy tej modlitwie wierni, to wtedy nastąpi cud ich powrotu do Boga. Daj mi duszę, mówił do Natuzy Pan Jezus w 1967 roku. Pragnę wszystkich zbawić. Myśl o mnie w swoim sercu, zawsze o mnie pamiętaj. To ja żyję w Tobie. Odrzucaj zawsze od siebie gniew, zniechęcenie i wszelkie urazy. Nie buntuj się nigdy przeciwko cierpieniu. W Twoim bólu jestem zawsze z Tobą. Uświadamiaj ludziom, że jestem Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia i widzę wszystko. Niech korzystają z czasu mojego miłosierdzia, bo w chwili śmierci będzie już za późno. Jedynym sensem naszego życia na ziemi jest dojrzewanie do życia wiecznego w niebie. Idąc drogą Bożych przykazań, żyjąc wiarą, która działa przez miłość, pozwalamy Chrystusowi, aby swoją miłością nas przemieniał, przebóstwiał i czynił uczestnikami boskiej natury. Niestety, wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było, lekceważąc i łamiąc Boże przykazania oraz pogrążając się w straszliwej niewoli sił zła, której ostateczną konsekwencją jest wieczność piekła. Jezus bardzo cierpi, gdyż cały świat ponawia Jego ukrzyżowanie, mówiła Matka Boża Natuzie. Ludzie myślą tylko o sprawach ziemskich, zaniedbując życie duchowe, a więc swoje dusze. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak życie ziemskie jest krótkie,
Mogą zdobyć cały świat, ale gdy nie są z Jezusem, zatracają swoją duszę. Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia, ale ostrzega. Nie nadużywajcie mojego miłosierdzia. Módl się za wszystkie moje dzieci, które stoją na krawędzi przepaści, ponieważ nie słuchają mojego matczynego wezwania do nawrócenia i gardzą Bożym miłosierdziem. Poprzez natuzę Pan Jezus kierował swoje orędzia do konkretnych ludzi. Wzywał ich do radykalnego zerwania ze wszelkim złem. Trwanie w śmiertelnych grzechach jest przyczyną największych życiowych tragedii. A jeżeli nie będzie nawrócenia, stan taki doprowadzi do utraty życia wiecznego. W jednym ze swoich orędzi Pan Jezus ostrzega: podążasz w kierunku śmierci wiecznej z powodu nieuporządkowanego uczucia do osoby, którą wybrałem jako mojego umiłowanego ucznia. Biada temu, kto wywołuje zgorszenie, które jest powodem pokusy dla innych dusz. Córko moja, wejdź w siebie, pragnę cię przytulić moimi zakrwawionymi ramionami. Tylko ja jestem źródłem szczęścia. Nie uciekaj ode mnie, moja córko. Kto ciebie ukochał bardziej niż ja? Kto przelał za ciebie chociażby jedną kroplę krwi? Wpatruj się we mnie, jak umieram na krzyżu. Wtedy usłyszysz w swoim wnętrzu ten wyrzut, który przywróci ci pokorę i żal za grzechy. Zanim przyjdę jako sędzia, na oścież otwieram wielką bramę mojego miłosierdzia. Póki jest jeszcze czas, wysłuchaj mojego wezwania do nawrócenia. Natuza Evola całym swoim sercem kochała Kościół katolicki i była mu całkowicie posłuszna, gdyż wiedziała, że Kościół to Chrystus, który gromadzi wokół siebie wszystkich grzeszników, aby wyzwalać ich z grzechów i czynić świętymi. Mistyczka otrzymała od Jezusa orędzie wzywające do nawrócenia nie tylko świeckich, ale także niektórych kapłanów i zakonników. Poprzez natuzę w 1970 roku Pan Jezus skierował do pewnego kapłana następujące słowa. Synu mój, zadajesz mi wielkie cierpienie. Oddaliłeś się ode mnie, ulegając pokusom diabła. Nie pamiętasz, że ja, odwieczny Bóg, zostałem odarty z szat, poddany biczowaniu, cierniem ukoronowaniu, a potem zostałem przebity gwoździami do krzyża. Słyszałem wszystkie obelgi i doświadczałem najbardziej haniebnej śmierci. Wszystko dla Twojego zbawienia. Ty jednak przestałeś rozważać tajemnicę mojej męki. Zwiodła Cię wielka, intensywna rozkosz ciała i zacząłeś lekceważyć celibat związany z Twoim stanem kapłańskim. Zamiast mojej miłości wybierasz przyjemność. Każdego dnia stajesz przy ołtarzu i karmisz się moim najczystszym zmartwychwstałym ciałem, a wtedy mnie maltretujesz. Dlaczego tak mnie traktujesz? Jestem samą miłością. Zaufaj mojemu miłosierdziu. Wtedy doznasz cudu przebaczenia, oczyszczenia. Odzyskasz utraconą wolność, radość czystej miłości i wrócisz wolny do mojego serca. Czekam na Ciebie z miłością. Podczas objawienia 27 czerwca 1968 roku tak Pan Jezus mówił do natuzy. Córko moja, jak wiele dusz zatraca się na wieki. Moje cierpienie oraz krew wylana na krzyżu za zbawienie wszystkich ludzi są deptane i wzgardzone. Pocieszaj mnie swoją gorącą miłością. Kocham serca hojne, które z miłości do innych zapominają o sobie. Antonio Margo, korespondent włoskiego dziennika Il Risorgimento, był świadkiem tajemniczego krwawienia natuzy oraz pojawienia się symboli religijnych na chusteczce, którą została otarta krew mistyczki. Margo w towarzystwie innych swoich kolegów dziennikarzy znajdował się w skromnym mieszkanku natuzy, która trzymając syna w swoich rękach odpowiadała na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie było widać, że kobieta źle się poczuła.
Na jej twarzy pojawiła się krew. Jeden z dziennikarzy spontanicznie wyciągnął chusteczkę i otarł jej twarz. Wówczas na oczach wszystkich zgromadzonych, wśród których była ekipa filmująca całe zdarzenie, na chusteczce pojawił się obraz puszki z Najświętszym Sakramentem, z dwoma aniołami i napisem po łacinie Deus in terra visit est, co oznacza Boga widziano na ziemi. Od 1947 roku tajemnicze krwawienia stawały się u Natuzy coraz częstsze, szczególnie wtedy, gdy uczestniczyła we mszy świętej. Na chusteczkach, którymi się ocierała, pojawiały się teksty modlitw oraz różnego rodzaju symbole religijne. Proboszcz Natuzy, ksiądz Filippo, udzielając jej komunii świętej, widział, jak na jej twarzy pojawia się krew. Spisał wiele świadectw dotyczących tego niespotykanego zjawiska, wspominając zakłopotanie Natuzy, gdy ciekawcy tłoczyli się wokół niej, aby obserwować krwawienie i powstawanie napisów. Te tajemnicze krwawienia były zapowiedzią stygmatów, dużych, krwawiących i bolesnych ran, widzialnych znaków zjednoczenia się Natuzy z Chrystusem w tajemnicy Jego męki i śmierci krzyżowej. Najczęściej na chusteczkach pojawiały się niepokalane serca Jezusa i Maryi, przebite krzyżami, a także gołębica, symbol Ducha Świętego. Różni święci, męczennicy, a także znaki czyśćca z napisem Czasowa kara. Ksiądz Gallo pisze, że na chusteczce, którą przechowuje, a którą wcześniej otarła swoją krew Natuza, widnieje napis: cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a stracił swoją duszę i Boga. Innym razem, kiedy mistyczka otarła swoją zalaną krwią twarz chusteczką, pojawiła się na niej następująca modlitwa. Oczyś, Panie, nasze serca, uświęć każdą intencję i przywróć naszym duszom biel lilii. Francesco Messiano i Francesco Loiacono, który był prokuratorem generalnym sądu apelacyjnego w Cantazaro, napisali dwa świadectwa, opublikowane w Il Giornale d'Italia, w których potwierdzili autentyczność charyzmatów Natuzy. Te świadectwa sprowokowały ożywioną polemikę na łamach prasy. Neuropatolog i endokrynolog profesor Nicola Pende stwierdził, że tajemnicze krwotoki u Natuzy wraz z pojawiającymi się w związku z nimi napisami i religijnymi symbolami nie mogą być wynikiem działania chorej ludzkiej psychiki. Przypadek Natuzy diametralnie różni się od tych, które zaobserwowano u fakirów i mistrzów jogi. Krew wydobywająca się z ciała Natuzy tworzyła bowiem napisy i obrazy w taki sposób, jakby była kierowana przez jakąś inteligencję. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić tego typu zjawisk. W latach 1978-1979 profesor Francesco Aragona przeprowadził naukowe badania napisów i znaków utrwalonych na chusteczkach, którymi wycierano krew wypływającą z ciała Natuzy. Badania te wykazały, że napisy i symbole religijne znajdujące się na analizowanym materiale są wywołane przez krew mistyczki. Kiedy dr Mole przyłożył chusteczkę na krwawiącą ranę lewego nadgarstka Natuzy, na jego oczach pojawił się werset z Pieśni nad Pieśniami oraz 7 różnych symboli religijnych. Dla naukowca był to ewidentny nadprzyrodzony znak, wzywający go do nawrócenia. Natomiast chirurg Umberto Corappi opisał, co na własne oczy zobaczył w Wielki Piątek 1977 roku.
Ze skroni wyciekła kropla krwi, która spadła na poduszkę i wtedy natychmiast pojawił się napis dużymi literami. Przyjdźcie do mnie wszyscy. To wszystko dokonało się na moich oczach z nienaturalną prędkością. Podobnie jak święty ojciec Pio, Natuza miała charyzmat szczególnego upodobnienia się do Chrystusa, który polegał na doświadczeniu mistycznego przebicia serca i rany duszy. W mistyce określa się ten stan jako transwerbencja. Tak święty ojciec Pio opisał to mistyczne wydarzenie. Właśnie spowiadałem naszych chłopców piątego wieczorem, gdy w jednym momencie zostałem napełniony niesamowitym lękiem na widok jakiejś niebiańskiej postaci, która ukazała się oczom mojej inteligencji. W ręce trzymała coś w rodzaju narzędzia podobnego do długiego, dobrze wyostrzonego kawałka metalu, z którego ostrza, jak się zdawało, wychodził ogień. Widzieć to wszystko i przyglądać się tej osobie wbijającej z całą siłą wyżej wspomniane narzędzie było jednym i tym samym. Z trudem zajęczałem z bólu, czułem, że umieram. Powiedziałem chłopcu, aby odszedł, ponieważ czułem się źle i nie miałem siły, aby kontynuować spowiedź. To męczeństwo trwało bez przerwy aż do ranka siódmego dnia miesiąca. Od tego dnia jestem śmiertelnie zraniony. W głębi mojej duszy czuję ranę, która będąc zawsze otwartą sprawia, że nieustannie doznaję katuszy. Transwerbencja miała przede wszystkim na celu upodobnienie ciała mistyka do Chrystusa ukrzyżowanego. Ten szczególny dar miało wielu świętych, między innymi święty Franciszek i święta Teresa z Awila. Natuza otrzymała przywilej transwerbencji, czyli mistycznego zranienia duszy, już w wieku 14 lat. W Wielki Piątek, przeżywając mękę Chrystusa, w pewnej chwili poczuła przeszywający ból spowodowany mistycznym przebiciem klatki piersiowej, które dotarło i zraniło serce. Mistyczka mówiła, że doświadczyła wtedy wielkiego bólu fizycznego i równocześnie głębokiej Bożej radości, żywego płomienia miłości. Przez 5-10 minut jej ciało znajdowało się w stanie jakby śmierci. Chociaż nie mogła wykonać nawet najmniejszego ruchu, to jednak była całkowicie świadoma. Anatomiczna krwawiąca rana po przebiciu boku pojawiła się u Natuzy dopiero gdy miała ona 25 lat. Od 1955 roku stygmaty u Natuzy Evolo stawały się coraz większe i coraz bardziej widoczne, szczególnie na jej stopach, rękach, kolanach i w boku. Uaktywniały się one w okresie Wielkiego Postu. Były to duże, krwawiące rany, które wydzielały niesamowicie silny zapach kwiatów ze strupami w kształcie krzyży lub innych symboli religijnych. Stygmaty zabliźniały się w niedzielę Zmartwychwstania i po kilku dniach znikały. Począwszy od 1955 roku w okresie Wielkiego Postu, Natuza doświadczała strasznych cierpień, męki i śmierci Chrystusa, które osiągały największe natężenie w Wielkim Tygodniu. Rany pojawiały się u niej w miejscach, w których rany miał Chrystus, a więc w nadgarstkach i na nogach, tak jak u Chrystusa po przebiciu go gwoździami do krzyża. Uwidaczniała się również duża krwawiąca rana po przebiciu boku. Otwierały się też u niej rany na plecach, brzuchu i w okolicach klatki piersiowej, po uderzeniach bicza, a także na barkach, na skutek niesienia poprzecznej belki krzyża. Na głowie i czole Natuzy ujawniały się kłute rany po cierniach korony cierniowej. Na obu kolanach mistyczka miała rozległe rany, przy czym na lewym widoczne były rysy twarzy Jezusa. Chirurg Rocco Mole,
który badał natuzę, dokładnie sfotografował wszystkie te stygmaty i je opisał. Najbardziej zdumiewał lekarzy fakt, że skóra między ranami była nienaruszona. Nie było miejsc zapalnych ani opuchlizny, ani zmian grzybicznych, ani ropienia, tylko skrzepy krwi. Rany wydzielały wspaniały zapach. Było to coś nadzwyczajnego i niesamowitego. U natuzy nie trzeba było stosować żadnych leków, gdyż w niedzielę zmartwychwstania wszystkie te jej rany same się zabliźniały. Poprzez stygmaty natuzy Evolo Jezus przypomina ludziom, że tajemnica Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania jest ciągle obecna, bo w Bogu nie ma czasu. W Nim jest ciągle teraz. To każdy z nas swoimi grzechami przyczynia się do męki i śmierci Jezusa. I każdego z nas Jezus zaprasza, abyśmy przez sakramenty pokuty oraz Eucharystii uczestniczyli w Jego tajemnicy zmartwychwstania, definitywnego zwycięstwa nad wszelkim grzechem, śmiercią i szatanem. Najgłębszy sens mistycznego współistnienia z Jezusem w Jego męce i śmierci wyjaśnia On sam w słowach skierowanych do świętej Faustyny. Kiedy konałem na krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Ojca za nimi. Chcę, ażeby ostatnie chwile Twoje były zupełnie podobne do mnie na krzyżu. Jedna jest cena, za którą się kupuje duszę, a tą jest cierpienie złączone z cierpieniem moim na krzyżu. Miłość czysta rozumie te słowa. Miłość cielesna nie pojmie ich nigdy. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.